Spotykamy się po zadaniach w Forcie Boyard, już niedługo na Viaplay do obejrzenia. No ale dla ciebie, Olu, jak sobie posprawdzałem, bo tak mi coś świtało. Powrót, bo już kiedyś byłaś w tym programie. Tak, dla mnie to był wspaniały comeback. Bardzo się cieszę w ogóle, że produkcja zdecydowała się na ten ruch, bo to rzadko się zdarza, żeby zaproszono do tego samego formatu, nawet robionego dla kogo innego, ale w tym samym kraju drugi raz tę samą osobę. 14 lat później. Ja się bardzo cieszę. Właśnie nie wiem, 14 czy 12? Tak, internet mówi 14. Tak, 14, bo my już mamy 2022, to tak, 2008. Jak w twoich oczach zmienił się ten program? Bo my też mieliśmy dzisiaj przyjemność i te różnice widać, a ty jak to czułeś? Moim zdaniem to jest po prostu level up. I jeżeli chodzi o trudność, i jeżeli chodzi o w ogóle sprawność realizacji, to ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego, w jak fajny sposób współpracuje ze sobą polska ekipa z francuską. No bo na Forcie pracuje, proszę Państwa, od 30 lat pracuje ekipa francuska, która realizuje wszystkie Forty Boyard dla całego świata. Więc oni to po prostu pykają tak. Natomiast to, jak fantastycznie odnaleźli się nasi ludzie, ja w tym momencie nie wiedziałam, kto jest z Polski, kto jest z Francji, bo tak fantastycznie ze sobą współpracują, że no, dla mnie z perspektywy osoby, która już grubo ponad ćwierć wieku pracuje w tej branży, to jest cudowne doświadczenie pójść na plan, na którym wszystko hula, każdy wie, co ma robić. Super doświadczenie, ale trzeba przyznać, że pod względem trudności i intensywności doznań wszelkich, no to jest już inna półka, dużo wyższa półka. Tych doznań u ciebie było naprawdę wiele. Pan Marcin Łopucki aż za wiele. No właśnie, pan Marcin Łopucki mówił mi, ej, to ja chciałem mieć te trudne zadania. Dlaczego wszystkie dostała Ola i jeszcze jedna koleżanka? Co? Ja liczyłam na to, że dostanie je Marcin i tak po pierwsze mówię, okej, dobra, to najgorsze za tobą. A potem wprowadzają cię na dach i każą ci taszczyć krzesło na 10-centymetrowej belce. No jednak. No. Troszeczkę nie rozumiem tego, z czego to wynikało, że był taki podział. Dla mnie o tyle fajnie, no, że mogłam się zmierzyć z jakimiś tam swoimi słabostkami. Czułaś presję? Bo... Oczywiście, że czułam presję. Ja miałam zadanie za dwa klucze, które zawaliłam, mimo tego, że zrobiłam wszystko, co powinnam zrobić, ale niestety fakt, że wcześniej miałam zadanie, które spowodowało, że byłam cała oklejona woskiem. No, łapanie się trapezu jest trudne, jak masz tłuste ręce, więc no tu niestety nie wyszło, ale jestem z siebie dumna, waleczności nie można mi odmówić, myślę, zrobiłam wszystko, co mogłam, żeby poszło i była to fantastyczna przygoda i na tym się skupmy, a cała reszta do wesela się zagoi. A jaki dokładnie będzie efekt, to oczywiście obejrzycie na jesieni na Viaplay. A propos tego czasu mijającego, bo mówiliśmy sobie o tym, że powrót do Fortu Boyard po 14 latach, no to ja muszę o ten temat zapytać. 23 lata, odkąd trafiłaś jako mała dziewczynka do rodziny zastępczej. Czy ten czas w ogóle w twojej głowie, masz wrażenie, że no pędzi tak, że to jest coś niesamowitego? Tak, 23 lata, albo już nawet 4 niedługo będą od momentu powstania rodziny zastępczej, bo my jeszcze wcześniej weszliśmy na plan, zanim to było emitowane. Więc jakby ja liczę od pierwszego wejścia na plan, pamiętam ten moment, nie? Więc już 24 lata, a w jakby branży jestem od 27, zaraz 8 i taki mam, ale jak to, przecież jak to, już jestem taka stara, jak to? A z drugiej strony całe życie w pracy, można tak zresztą powiedzieć. Tak, to prawda, ale ja bardzo lubię swoją pracę i robię to właśnie dlatego, że to lubię. To mnie uszczęśliwia, to mnie spełnia. Też między innymi dlatego nie skupiłam się tylko i wyłącznie na jej przestrzeni, tylko robię kilka różnych rzeczy w tych artystycznych przestrzeniach. Więc jakby nie ma tego poczucia zmęczenia materiału, jak każdego dnia tak naprawdę robisz trochę co innego. A na tym właśnie szczęśliwie dla mnie polega moja praca.